Lecimy w dobrą stronę. Udało nam się w końcu usiąść. Siedzimy sobie i po prostu jedziemy w komfortowych warunkach. I'm so happy. Tak właśnie wygląda trasa z okna. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól lasów ląk. Jesteśmy w Pompejach. Za nami stacja, z której przyszliśmy. Z wycieczki z Włoch przywiozę jeszcze jedno uzależnienie. Będzie nim kawa. Espresso. Bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ osobiście nie lubię smaku kawy. I ta się, proszę, przepija jak wódkę wodą. Wydaje mi się, że wódka mi lepiej wchodzi. Wulkan wybuchł nagle, wielu ludzi zostało zaskoczonych wybuchem i po prostu w takich oto pozycjach sobie zasnęli na zawsze. Kolejne przypadki. Ci to chyba uciekali. Jeden kucał i tak zastygł w takiej pozycji, troszkę embrionalnej. Był to ogromny dramat, który wydarzył się 2000 lat temu. Tu pani powiedziała, tak jest, ja tu mogłem sobie robić za przewodnika. O ile się nie mylę, to właśnie wybuch w Pompejach to był dokładnie 79 rok, aczkolwiek mogę się mylić. Koszt wejściówki, żeby zobaczyć ruiny, to 26 euro za dwie osoby. Tutaj dostaliśmy taką mapkę. Jestem w Pompejach i od zawsze marzyłem zobaczyć to niesamowite miejsce. Wygląda w tym momencie jak podręcznikowy turysta, mianowicie plecaczek jest, okular jest, mapka jest, teraz znajduje się w amfiteatrze. Jest to niezbity dowód na to, że kultura romańska, czyli rzymska, czerpała dużo z kultury greckiej. Rzymska droga, Rzym synął z dróg. Czym w zasadzie są Pompeje? Co to w ogóle było za miasto? Nie mam przy Wikipedii, ale wiem, że był to bogaty port, ponieważ w tamtym okresie Morze Śródziemne było najważniejszym akwenem świata, gdzie odbywał się światowy handel. Pompeje były bogatym miastem, jak generalnie wszystkie miasta portowe akwenu Morza Śródziemnego. Wielu bogatych Rzymian miało tutaj swoje posesje. Tutaj za mną oryginalne malarstwo ścienne, fragment dachówki, który się zachował. O, kolejne malowidła ścienne, to jakieś freski. Chciałbym, żeby moje punto zmieniło się w Fiata Grande Punto. Rzucam 50 groszy w tym celu. Ciekawe, czy marzenie się spełni. Czy to jest przez ramię, tak? Rzuca się normalnie chyba. Te ruiny są po prostu tak ogromne, że nie jesteśmy tego w stanie przejść dzisiaj na pewno. A jutro już tu nie przyjedziemy. A spacer trwa, la 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 la. Tak to wygląda, kolejna uliczka. Mówi się, że Rzymianie zdobyli świat włócznią i właśnie dzięki włóczni zbudowali swoje imperium, aczkolwiek ja uważam, że mieli dość dużego farta, ponieważ mieli właśnie taki oto budulec. Widzicie, ta skała jest niemalże w środku pusta, jest to jakaś skała wulkaniczna. Była lekka, a dosyć twarda. Muszę się chować z papierosem. Przewodnik jakiś. To chyba też nie. Tu są turyści, czyli będę kurzył. Czuję się dyskryminowany. Tu się schowam. Gdzie? Kamera? Wszędzie kamery. Nie można kurzyć. Nie można palić. Nie do pomyślenia. Ale najlepsze jest to, że tutaj nic nie można. Nie, tak, tam jest ten kustosz muzeum, a ja tu będę palił, tak. To chodzisz, tu chodź. A tutaj zaraz stąd wyjdą tutaj wszyscy. Dobra, Ula stoi. A ja palę. Nie, pośpiesz tu na czatach. Chodź tutaj, Ula. A jak mi za pleców ktoś wyjdzie? Ty to na czatach nie umiesz stać. Chodzisz tu. Nie chcą stać 500 euro mandatu, rozumiesz? No przecież jeżeli ten mandatarz nie będzie kredytowany, to co? Jak będzie kredytowany, to chuj, nie? Dalej to nic się nie dzieje, bo jest tutaj tylko taki korytarzyk i jakbym stanął dalej, to nic się... A jak stąd mi ktoś wyskoczy? No to widzisz, to stój tutaj tak, żebyś... No właśnie, stój tak, żebyś widziała z każdej strony, no. Dobra, ale weź to wyjaśnię. Dalej, podziwiamy
ten pumeks. No, ta skała w sumie, ta skała właśnie przypominała pumeks. Dobra. Tutaj jest jakiś orzeł. Tutaj jest jakiś Pegas, tu lew. Tu ktoś z włócznią. Też lew jakiś. Tutaj jest, nie widzę, jest pantera. Puma. Ty widzę zwierzątek, nie zażula. Tak zwany łuk. To wszystko budowane było na klin. Że siła rozkładała się odpowiednio. Rzymianie znali tą technikę. To mógł być bar mleczny. Kawy jakie schabowe tu serwowali. Te mogły być przechowywane jakieś produkty, które się psuły, ponieważ temperatura właśnie w takich oto dziurach mogła być niższa. W tym miejscu skupia się ogromna ilość turystów, ale wcale się im nie dziwię, bo jest po prostu cudownie. Bardzo fajne skrzyżowanie. Myślę, że skrzyżowanie mogło być jednym z głównych skrzyżowań w Pompejach. Jedna ulica, druga, trzecia, czwarta, w sumie dwie ulice. Doliczysz się? Nie mam przewodnika, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj były łaźnie. Po czym wnoszę? Po tych tutaj ustawionych podstawkach i tutaj. Wyglądało tak, że tutaj pod tym palił się ogień, aby ogrzać wodę. Właśnie były ogólne dostępne dla każdego obywatela Rzymu, więc Rzymianie mogli dbać o własną higienę. Naród rzymski chciał chleba, igrzysk i czystości. No coś niesamowitego. Dzięki wizycie w Pompejach przeniosłem się w czasie. No coś pięknego, naprawdę. W tym miejscu mogło znajdować się forum. Być może to była taka świątynia. Pizzeria ta jest. Jeżeli w tym u Michela pizza pachniała popiołem, tutaj dopiero musi. Tutaj jest dopiero z popiołem, nie? Nie będziemy próbować. Dla mnie to jest taka trochę profanacja. Myślałem, że to miejsce będzie całkowicie nietknięte przez jakieś bary, przez jakieś pizzerie. A tutaj jednak się przeliczyłem. Komercjalizacja dotarła nawet tutaj. W ramach swojego protestu nie skorzystam z tej pizzerii, pójdę sobie do innej poza murami. Takie małe pliteczki. Ciekawe, gdzie mieszkały kurtyzany. Może tu. Ludzie zawsze żerują na ludzkiej tragedii i dzięki takiej właśnie tragedii możemy oglądać Pompeje. Gdyż po prostu nie otwiera tutaj żadna modernizacja. Wszystko jest antyczne. Tu pewnie mieszkały kurtyzany za karę. I tu był karny jeż. Wyjścia. Ruiny w Pompejach są tak ogromne, że ciężko znaleźć z nich potem wyjście. I tak samo rada dla wszystkich modelek, które myślą, że przyjdą tutaj w szpilkach, jedno robiły w sweetfocie. Niestety grozi to urwaniem nogi. Bruk jest nieregularny. Zjemy kanapkę Big Tasty, której nie ma w Polsce. Ten zestaw zapłaciliśmy, nie? 16 euro ponad. 16,60. Kanapka Big Tasty jest dobra. W smaku, który przypomina naszego Big Maca, jednak jest znacznie większa. Fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o ketchup. Jest podany w takim pudełku, nie jest wyciskany. Kiedy w Polsce ciężko jest kupić większe rozmiary, we Włoszech chcę o takie manekiny. Moda Fit tutaj nie dotarła. Marek Adrian. Możesz się tutaj spokojnie ubierać. Tutaj kolejny wybrzuszony pan.